Jeżeli popularność piłkarzy w drużynie U21 mierzylibyśmy za pomocą liczby strzelonych goli, a także liczby obserwujących na Instagramie, no to niekwestionowaną gwiazdą tej kadry jest Mariusz Stępiński. Mariusz, zawsze chciałem Ciebie zapytać o jedną rzecz, bo mówi się, że w reprezentacjach młodzieżowych, a żeby grać w tych reprezentacjach, to trzeba być z dużych ośrodków piłkarskich, a Ty, jako błaszkowianin, troszeczkę zadałeś kłam tej teorii, no bo wychowałeś się w małej miejscowości, w małym klubie, no i proszę, w zasadzie od początku byłeś gdzieś w tych reprezentacjach młodzieżowych. No tak, wychowałem się, można powiedzieć, w bardzo małym mieście, na wiosce, można powiedzieć, i w kadrach młodzieżowych zacząłem grać, przechodząc już do Pogoni Zduńska Wola. Wtedy gdzieś poprzez też kadrę województwa łódzkiego, kiedy rozgrywali się mecze między województwami, było coś takiego jak Mistrzostwa Polski. Wtedy trener Dorna był selekcjonerem tej kadry U15. Dostałem powołanie na takie pierwsze zgrupowanie selekcyjne i tak zostało do tej pory. Do tej pory jestem w kadrach młodzieżowych. Zwiedziłem wszystkie, jakie się dało. No i powoli to się kończy, także też fajnie to zakończyć wszystko tymi mistrzostwami w czerwcu. No tak, to będzie takie ładne zwieńczenie Twojej przygody młodzieżowej, ale też chciałem się zapytać, jak wyglądały te Twoje treningi w Błaszkach? No podejrzewam, że to wszystko było na poziomie bardzo amatorskim. Trenowaliście ile razy w tygodniu na przykład? Ciężko teraz sobie przypomnieć, ale pewnie trzy razy maksymalnie na początku. Nie było aż to tak na bardzo profesjonalnym poziomie. Zimą nie było warunków do tego, żeby trenować. Trenowaliśmy na hali. Także ale gdzieś tam siłą, uporem, determinacją i taką chęcią osiągnięcia sukcesu można osiągnąć w każdych warunkach sukces. Także nie było to problemem. A myślę, że gdybyś był od początku w dużej akademii, na przykład piłkarskiej, to Twoje umiejętności dzisiaj mogły być jeszcze wyższe? Patrzysz na to w ten sposób, czy kompletnie nie? No pewnie mogłoby tak być. Gdzieś tam ja też proporcjonalnie późno zacząłem trenować z grupą, tak mogę powiedzieć, bo pierwszy raz na trening poszedłem, miałem 10 lat, także to było dosyć późno jak na dziecko, bo dzieci zaczynają nawet w wieku 4 lat trenować. Wiadomo, że to są bardziej zabawowe rzeczy, zabawowe treningi, ale gdzieś tam ta koordynacja, to panowanie nad piłką już można powiedzieć przechodzi na wyższy poziom. Ja trenowałem z bratem w domu od dzieciaka. Dopiero od gdzieś tam czwartej klasy chyba podstawówki poszedłem do klubu. No i może jakbym był w większej akademii, gdzieś te umiejętności czysto piłkarskie może były u mnie jeszcze większe. Stępień jest nową gwiazdą kanału Łączy nas piłka? Czemu? No bo jak tam ludzie tak stwierdzili. Patrz. A czemu nie przystani nie dzieli? No bo chodzi o to, żeby nie byli przystani, tylko chodzi o to, żeby byli brzydcy. To ja jestem. W czerwcu byłeś także na mistrzostwach z pierwszą reprezentacją, to myślę, że ważny moment dla Ciebie, ale chyba sam się nie spodziewałeś, że tak szybko wrócisz też w okolice Labol. No nie, w ogóle się nie spodziewałem tego, można powiedzieć. Bardzo szybko tam wróciłem i miałem już okazję po mistrzostwach zobaczyć, jak Labol żyje. Właśnie, jak się zmieniła ta miejscowość po sezonie? Było dużo więcej ludzi niż, nawet ta pogoda była we wrześniu lepsza momentami niż wtedy, kiedy byliśmy na mistrzostwach. I było zdecydowanie więcej turystów w tej miejscowości, na plaży bardzo dużo osób, bo pogoda naprawdę bardzo fajna. W mieście też ciężko się przecisnąć, także miasto żyje, można powiedzieć, tylko żyje wtedy, kiedy jest pogoda, a kiedy nie ma pogody, no to tak troszkę obumiera to wszystko. No tak, FC Nantes to też taka uznana marka na rynku francuskim. Kiedyś pamiętam, że nawet ukuto taki termin jouer à la Nantes. Ja nie jestem tutaj za dobry z języka francuskiego, więc pewnie źle to wymówiłem. Niemniej jednak ten styl gry tego zespołu cechował się wtedy efektownością, dynamiką, dużą liczbą bramek. Teraz na pewno macie z tym problem i pewnie też wymagania kibiców są w tym miejscu bardzo duże. Ty też spotykasz się z tym na co dzień? Nie spotykam się z tym do końca, bo nie potrafię jeszcze na tyle mówić po francusku, żebym wszystko rozumiał, żebym wszystko potrafił przeczytać w gazecie, Także nawet nie rozumiem to, co chłopaki mówią w szatni. Często pytam, żeby przetłumaczyli mi po angielsku, co trener mówił, bądź o czym rozmawiali, ale naprawdę ciężko. Są dużo bardziej uznane i mocne ekipy we Francji i ciężko tutaj z Paris Saint-Germain czy AS Monaco w tym momencie walczyć jak równy z równym, ale teraz nawet po kadrze wracamy, gramy z PSG i będziemy chcieli jechać i sprawić niespodziankę, nie będziemy ukrywać tego. Ty zanotowałeś mimo wszystko bardzo dobre wejście do tego klubu, 9 meczów, 3 gole, kilka asyst, ale też chciałem Cię zapytać o porównanie Ligue 1 do Bundesligi, no bo przyszedłeś jednak w Nürnbergi pewną szkołę życia. Jakbyś zestawił te dwie ligi ze względu na intensywność, na poziom też piłkarski? Jest to wszystko podobne, czy jednak i też dostrzegasz pewną różnicę? Bundesliga mimo wszystko jest troszkę mocniejszą ligą niż Liga Francuska. W Norymberdze mieliśmy też dwóch bądź trzech zawodników takiej światowej klasy, bo Hiroshi Kiyotake gra dzisiaj w Sewilli, to był naprawdę gość z innej bajki. Jeżeli chodzi o tą drużynę, był Josip Drmić, którego to był pierwszy sezon w Bundeslidze, ale gość naprawdę wiedział, co z piłką robić. No i myślę, że jako liga ta Bundesliga jest może troszkę silniejszą ligą. Ciężko mi też powiedzieć, bo ja staram się to oceniać gdzieś po treningach, jak się trenowało w drużynie z Norymbergi, jak się trenuje teraz w FC Nantes. Jest różnica? Może wtedy bardziej czułem różnicę, bo gdzieś moje umiejętności... Młodszy organizm, wiadomo. Młodszy organizm, moje umiejętności były słabsze, także na pewno porównywalne ligi, ale myślę, że gdzieś mimo wszystko ta Bundesliga troszkę jest silniejsza. Wspominałeś o piłkarzu z innej bajki, na przykładzie Kiyotake. Chciałem Cię zapytać też o Roberta Lewandowskiego, bo wiadomo, Ty grasz na pozycji numer 9, miałeś okazję podpatrywać Roberta też wielokrotnie na treningach pierwszej reprezentacji. Tak się zastanawiam, co Tobie jako dziewiątce najbardziej imponuje u tego zawodnika? Robert ma cechę, która jest najważniejsza dla napastnika. Zdobywa bramki, potrafi zachować duży spokój przy sytuacjach bramkowych. Mało tych sytuacji marnuje. No i jest to piłkarz absolutny top europejski. Nie ma co się oszukiwać, gdy napastnik zdobywa tyle bramek. Te liczby są tak imponujące jak w przypadku Roberta, no to gość musi być z innej bajki. Nieprzypadkowo gra w Bayernie, nieprzypadkowo jest napastnikiem jednym z najlepszych na świecie, także ja oczywiście podpatrywałem go cały czas, patrzyłem na jego zachowania boiskowe, no bo też trzeba podpatrywać takie zachowania, gdy jesteś z gościem 6 tygodni na zgrupowaniu, trenujesz z nim codziennie, no to grzechem by było się od niego nie uczyć i nie czerpać tych umiejętności. Ale jest jakiś taki jeden aspekt, który Ci szczególnie imponuje? Nie wiem, że spokój w polu karnym, właśnie taka zimna głowa? Myślę, że Robert ma taką chłodną głowę, naprawdę on do wszystkiego, czasami on mówi, że w dzisiejszej piłce potrzebny jest luz. No i on ten luz naprawdę ma taki spokój, zimna głowa, naprawdę wyrachowanie na boisku. To są cechy bardzo ważne dla napastnika, żeby nie podpalać się, zachowywać taką chłodną głowę, jak mówisz. I no myślę, że to jest taka cecha numer 1, którą mógłbym wziąć od niego. No i tak na koniec chciałem Cię zapytać jeszcze o wtorkowy mecz z Niemcami. Z tego, co pamiętam, to zawsze ten przeciwnik leżał Ci. Pamiętam chociażby mecz w Wienie w kategorii jeszcze U20. Nie wiem, czy to też może jakieś kwestie ambicjonalne, wolicjonalne, że chciałeś pokazać tej niemieckiej publiczności, że potrafisz grać piłkę, bo zagrałeś wtedy koncertowe spotkanie, strzeliłeś zresztą bardzo ładną bramkę. Leżą Ci Niemcy? Zobaczymy we wtorek. Oby to wszystko się potwierdziło, obyśmy zwyciężyli. Bo to też na pewno fajny mecz dla nas, fajny mecz na zakończenie tego roku przede wszystkim. W tym roku chyba nie przegraliśmy jeszcze spotkania. No i fajnie było podtrzymać to wszystko, zwyciężyć w meczu z Niemcami. No a ja mam nadzieję, że potwierdzę to kolejny raz, że lubię grać z mocnymi przeciwnikami, bo też fajnie się gra z przeciwnikami, silniejszymi. Reprezentację Niemiec można do takich zaliczyć i na pewno cieszę się, że gramy w tym meczu. Gramy taki mecz z takim przeciwnikiem, bo to też będzie fajny etap przygotowań dla nas i na pewno takie fajne przetarcie przed tymi mistrzostwami, bo na tych mistrzostwach, jeżeli chcemy zrobić coś dużego, a chcemy, no to z takimi przeciwnikami musimy umieć grać jak równy z równym. No to ja ci życzę tego, byś po raz kolejny przypomniał się niemieckiej publice golem. Tyle dla nas no, najlepsza strzelba kadry Marcina Dorny, zawodnik FC Nantes Mariusz Stępiński.